Hejka, siema, witam Was, Adi z tej strony. Słuchajcie, taki szybciutki update'cik, jeśli chodzi o ślicznotkę Dailym Dystar. I powiem od razu, co jest grane. Będę go sprzedawał, wystawiam go jeszcze dzisiaj. Prawdopodobnie jako motocykl po prostu na części bądź do naprawy, jak to woli. Całkiem niedawno spieprzyło mi się jedna część dość poważnie, dość felernie, a że nie chcę tego, nie chcę już po prostu pieniędzy ładować, bo to moim zdaniem nie ma sensu. Zaraz przejdę do tego, zresztą co tu się zrąbało, to po prostu będę go sprzedawał. No, a mianowicie jest tutaj taka rzecz, jak tutaj tą pokrywę, jakbym zdjął te dwie śrubki, ściągam tą pokrywę. Tutaj macie zębatkę zdatnią. I problem jest taki, że ta zębatka zdatnia, ona w środku mi się kompletnie cała wyjechała. Ja kupiłem kolejną, założyłem razem z tym klipsem. 3,5 raza dosłownie przejechałem. Do pracy znowu mi się wyjechała. No masakra po prostu. Dopchałem motocykl do domu, rozkręciłem i okazało się, że tym razem to już nie tylko zębatka, ale także i wałek zdatni. To już sami możecie sobie wygooglać. Wałek zdatni kosztuje fortunę. Przy rynkowej cenie teraz tego motocyklu, przy tych rzeczach, które ja tutaj jeszcze bym musiał zrobić, bo mi nie działają. Poza tym te oponki jeszcze do wymiany, zegar i takie różne duperele. Postanowiłem, że nie będę więcej inwestował w ten motocykl pieniędzy. Bardzo fajny motocykl, wam powiem, ale no, mnie się trafiło akurat bardzo, można powiedzieć, felerny egzemplarz, ponieważ już od samego początku, już w pierwszym roku, pod koniec pierwszego roku użytkowania już miałem pierwsze awarie. No i praktycznie te awarie tak się co parę miesięcy jakieś tam odnawiały. Głównie elektryka, bardzo słabiutko w moim egzemplarzu, bo mówię tu tylko o swoim egzemplarzu. Te zegary, wcześniej miałem rzemi gasu, to miałem szybko dyskonektowane, przez to też miałem straszne problemy. To jest trzeci akumulator, czy czwarty, już nawet nie pamiętam. Dużo bardzo takich różnych pierdół i to po prostu moje nerwy, nie? Ja już nie chciałem tutaj po prostu już nic więcej w niego wkładać. Chciałem tutaj dokupić parę rzeczy, ponieważ bardzo lubię ten motocykl, wam powiem, i jeśli bym nie powiedział teraz, że nawet tu gdzieś tam się łezka kręci, to bym skłamał, naprawdę. Sporo pięknych chwil, ale nie można, choćby nie wiadomo, jak bardzo się kochało swój sprzęt. Jeśli on się non-stop piernicza, jest to mój główny sprzęt, którym akurat jeżdżę do pracy między innymi, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie działał. Oczywiście będę kupował kolejną 125, ponieważ jak wiecie, no ja jestem wielbicielem tych małolitrażowych silniczków. A tu mi się jeszcze lampa ostatnio zrąbała, spieprzyła mi się, nie wiem czemu, nie świeci. Gdzieś tam długi mi tylko daje, normalnie nie, ja nie wiem. Wszystko po prostu pada, nie? I to tak niby nic się nie dzieje, niby żadnych ani uślizgów, można powiedzieć, wypadków czy coś. A on coraz mniej. No tak naprawdę no 4-letni sprzęcik, a on powinien, kurde, hasać, a pada, jakby był co najmniej 10-letni i gdzieś, kurwa, jeszcze bym nim jeździł, nie wiem, gdzieś po Syberii albo cholera wie gdzie. Tak więc tyle, jeśli chodzi o ten motocykl. Tak jak mówię, wystawię go, może ktoś go weźmie na części, cokolwiek. A niebawem, mam nadzieję, na czymś nowym mnie zobaczycie. To na pewno wtedy cała seria filmów poleci na temat innej maszynki. No i zobaczymy. No cóż, lewa w górę,
Ja Was pozdrawiam, życzę Wam, aby Wasze maszynki się nie psuły, żebyście jeździli nimi jak najdłużej, żeby Wam się sprawowały jak najlepiej. I do zobaczenia niebawem na drodze. Pozdrawiam, hej!